Cześć, tu Ewa, regionalny doradca klienta Flora Humus. Dziś jesteśmy w Sulechowie z wizytą u działkowców, którzy stosują Flora Humus na swoich uprawach. Zapraszam. Ta piękna działka, na której dzisiaj się znajdujemy, należy do pana Romana. Witam. Dzień dobry. Panie Romanie, proszę powiedzieć, od jakiego czasu pan stosuje humusy? Humus stosuję od 2 lat, czyli teraz 3. sezon będzie. Wcześniej nie stosowany był, ale był stosowany tylko obornik i nawozy ekologiczne. A proszę powiedzieć, czy widzi pan różnicę między humusem a obornikiem czy nawozem ekologicznym? Tak, widzę i to dużą różnicę. Zauważyłem, że warzywa po stosowaniu humusu są większe. Widać to po truskawkach, to są truskawki pierwszego roku. Widać też po trawniku. Od kiedy zacząłem stosować na trawnik, trawa jest gęsta, soczysta, a najgorszy problem jest w tym, że co 4-5 dni muszę kocić. Za często. No, tak szybko rośnie. Dawkę nie zwiększam, cały czas stosuję 15 ml na 15 litrów wody. I jak często pan robi te zabiegi taką dawką? Truskawki były zasilane raz w marcu, koniec marca. Pod warzywa, to przed sianiem, zlewam ziemię roztworem tym i wsiewam nasiona. No i tutaj na przykład ta sałata i ta rzodkiewka była 13 kwietnia wsadzana, a dzisiaj już część zjedzone. Sałata urosła jak. Bardzo, bardzo się cieszę, że panu ten produkt pomaga i mam nadzieję, że te zbiory i uprawy będą coraz ładniejsze. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Druga działka, na której się dzisiaj znajdujemy, należy do pana Adama. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry. Chciałam zapytać, jak długo stosuje pan humusy? Humus stosuję od roku. A proszę powiedzieć, co wcześniej stosował pan na swojej winnicy? Przedtem stosowałem naturalnie obornik naturalny, tak? A czy może pan już po tym roku powiedzieć, czy widzi pan efekty stosowania Flora humusu? Powiem w ten sposób, że bardziej widzę różnicę w młodej części winnicy. Tam jest po prostu bardziej młody system korzeniowy i on, że tak powiem, szybciej to bierze, tak? Rozumiem. A jeszcze gdyby pan mógł powiedzieć, w jakiej dawce pan zastosował nasz produkt? Zgodnie z instrukcją. Zgodnie tak, z instrukcją. Tak, Dziękuję panie Adamie bardzo za spotkanie. Życzę obfitych plonów. Ja też dziękuję mam nadzieję, bardzo. Że będą takowe. Bardzo panu tego życzę. Dziękuję. Dziękuję.